Gdybyś miał wybrać się na randkę z jednym z trenerów, kto by to był? Inny zestaw pytań jednak poproszę. O, z Baronem. Ach, ten Baron. Po prostu dzisiaj śpiewałam z zespołem, powiedział mi cześć, po prostu przestałam śpiewać i biegnę, mówię Baron, Baron. Z Markiem Piekarczykiem zdecydowanie, dlatego też go wybrałam. A to byłaby muzyczna randka, czy naprawdę ci się podoba? Ja uważam, że pan Marek ma dużo uroku osobistego, takiego, który mi się w mężczyznach podoba. No, pewnie poszłabym z Thompsonem, pewnie bym poszła, ponieważ jest bardzo fajnym chłopakiem, troszeczkę go znam już. Z którym trenerem byś się umówiła na randkę? O, nie wiem. Thompson, Baron, Marek, Justyna, Edyta. Baron. Wstydzę się powiedzieć. Albo Thompson. To zależy od ich siły perswazji, który by przedstawił odpowiednie argumenty. Co musiałby zrobić w takim razie? Jakie te argumenty? Dobra restauracja, szarmancki, no jakiś może najpierw upominek. Nie no, żartuję oczywiście. Czyli jakbyś miał zabrać na randkę któregoś trenera, to byś zabrał Edytę? No pewnie. Ale się rozmarzyłeś. No, pani Edyta jest piękną kobietą. Straciłeś głowę dla Edyty. Tak, można tak powiedzieć. Przypuszczam, że to znaczy, nie przypuszczam, jestem pewien, że to by była pani Justyna Styczkowska. No lepiej zrobiłem. Nie, wiem, jestem zajęty w zasadzie, także nie wypowiem się na to pytanie, bo mogę mieć nieprzyjemności w domu pewnie później.